pierwsze ikony, to jest druga forma malarska. No ale mam prawo do hobby, jak każdy tam. Więc muzyka jest na pewno moim hobby. No pracuję z dzieciakami, jak oddam się plastyki muzyki. Sam mając troszkę bzika na punkcie muzyki dawnej, czy muzyki kresowej, czy dumek, no próbuję wyszukać dzieciaki, które mają do tego drygi i chcą się bawić razem ze mną. No w zasadzie co mogę powiedzieć? Bawię się i pracując w szkole to jeszcze mi płacą z tego powodu, bo takie przedmioty, plastyka, muzyka, więc tam. No mając okazję, no bo na pewno jest to jakieś takie, kiedyś zawsze sobie tam podgrywałem z przyjaciółmi, ale pojawiła się druga moja córa, która akurat nie plastycznie, tylko może plastycznie też, ale nie skupiła się na tym, jest w szkole muzycznej i lubi zagrać wnuczek, który słyszy. No i tworzymy, gramy, zbieramy, staramy się znaleźć takich ludzi, którzy zakręconych podobnie troszkę do nas. No i próbujemy sobie zagrać w różnych miejscach, różną muzykę, na różnych instrumentach. To też ma wpływ na to, że te dawne instrumenty mają troszkę inne brzmienie niż dzisiejsze, powiedzmy, keyboardy czy instrumenty współczesne. Właśnie stare lutnie, stare cytry. Znajomi wiedzą, że najlepiej na przykład prezent na imieniny, to jest starą jakąś połamaną lutnię, cytrę przywlec, a on się będzie z tym bawił, jeszcze się będzie cieszył, więc się z tego powodu jestem zadowolony i nie mam czasu na bzdety. Tak wygląda, żeby tracić czas na jakieś tam narzekania. Nie mamy czasu na jakieś drobnostki. Gramy, bawimy się i dzień mija za dniem. Raz lepiej, raz gorzej, raz to nam wychodzi. No, zadowolony jestem z tego, co robimy i myślę, że to nie mówię o sobie, no, tylko o całej grupie, bo to są dzieciaki, które czasami tam cioczą, bo w czasach internetu ktoś by tam wolał z kumplami sobie popisać, a nie dziadek kazał przyjść na biondo. Nie? I przychodzi wnuk, no i jest tam, powiedzmy, pobawimy się, potem nam przechodzi. To są takie wyjazdy w plenery, gdzie możemy zagrać nad wodą, gdzie możemy sobie zagrać po kąpieli, po upieczeniu kiełbasy gramy sobie na przykład na kawałeczek Bacha. Na koncertach czasem się stresuję, a czasem nie, ale jak się bardzo stresuję, to dziadziu mówi, że nie mam po co się stresować. To i tak, zagramy jak normalnie na próbie. Będzie dobrze. I czasem się, jak to mówiłem, kłócimy, jakie utwory mamy grać. Oczywiście i tak najczęściej gramy z epoki renesansu, bo mają takie łagodne i fajne brzmienie. Jest bardzo spontanicznym człowiekiem. Często robi różne rzeczy o tak, po prostu w ciągu dnia potrafi zrobić milion rzeczy.
Jest bardzo kochanym człowiekiem, potrafi pomóc w różnej sytuacji i nie tylko zajmuje się w jednym kierunku, tylko i gra, i maluje, i pisze ikony. To się dzieje odkąd pamiętam, od mojego urodzenia. Trzeba sięgnąć do źródeł, poszukać dawnych słów, tekstów, które są odróżnieni do tego, co mamy dzisiaj, uproszczone. Tam, nie chciałbym obrażać nikogo z nowych twórców, ale po prostu są bardzo głębokie, bardzo poetyckie. Samą tą tradycję dziada, który gdzieś tam szwendał się od wsi do wsi, opowiadał te zdarzenia, które w zasadzie nie było mediów, więc to, co się wydarzyło, było przekładane na język ówczesny. Poetycki, prosty, bądź bardzo skomplikowany, no i do tego przychodził instrument, czyli to bandura, to przychodziła lutnia, kobza i, no i te instrumenty, no nie da się wszystkich instrumentów ogarnąć, ale te strunowe już stanowią już od pewnego czasu specjalizacja właśnie w tych dawnych strunowych, czyli różne typy cytr, które są niesamowite, to jest taki odjazd jakby z innego świata i opisywanie w książce, czy pójście raz na jakiś czas na koncert muzyki dawnej do filharmonii, to nie daje to, co można usiąść i zagłębić się, próbować samemu odszukać dawne, proste, nawet ludyczne melodie grane na tego typu instrumentach. To jest takie wrażenie, no sprawia mi to frajdę. Z Robertem poznaliśmy się całkiem niedawno na festiwalu Ikon w Sanoku i myślę, że nasze drogi splotła muzyka właśnie, bo my graliśmy na rynku sanockim na lirach z przyjaciółmi, a obok był Robert ze swoimi instrumentami, z ikonami również. Jak usłyszał liry, od razu ze swoimi instrumentami podszedł do nas, zaczęliśmy wspólnie grać na rynku sanockim. I to było takie pierwsze spotkanie i taka bardzo ciekawa przygoda. I właściwie dzisiaj mamy okazję wspólnie zagrać i myślę, że to jest też ciekawe takie odkrycie, że mogę grać z lirą też z różnymi instrumentami i to bardzo ciekawie brzmi właśnie ze skrzypcami, z bandurą, z lutnią czy z wiolonczelą właśnie. I to jest myślę takie fajne spotkanie przyjaciół muzykujących. Nie ma nic piękniejszego, jak otoczyć się grodem samych takich wariatów, bo wtedy nam się żyjemy w swoim zwariowanym świecie i cała ta reszta jest mało istotna. Być może dlatego gdzieś człowiek szuka takich ludzi jak na Stasiu. Dzieciaki próbuje wprowadzić w ten świat, który jest taki powiedzmy dzisiaj, plastikowy, do świata takiego innego, powiedzmy. No, muzyki, przyrody, tego, co jeszcze zostało po dziadkach, i to, żeby przekazać, być może oni przekażą to komuś.